Seri? Shit. Lata 80. XX wieku. Nazywasz się Tommy Vercetti. I oto nie mija nawet 10 minut w skórze nowego bohatera, a ty już daj uwikłać w handel narkotykami oraz nielegalny deal, który kończy się kradzieżą sprzedawanej trutki dla debili. Boss mafii, do którego de facto należały dragi, jest wściekły. Trafiasz do miasta Vice City, po którym oprowadzę cię ja, Luke 100, w grze Grand Theft Auto Vice City na PS2, PC i pierwszego Xboxa. Jasna matura, jak dużo lepsza ta fabuła jest od tego szmelcu z GTA 3. Nasz bohater ma jakiś charakter, postacie, które spotykamy, zapadają w pamięć, zdarzenia mają jakiś logiczny ciąg i o dziwo naprawdę da się w to wszystko wciągnąć. Całość zaś doprawiono lekkimi, przyjemnymi dialogami i szczyptą osobliwego humoru. And my lovely wife Laura? No? Well, unfortunately she's in Alabama. This is Candy. Tak naprawdę największy problem mam z końcówką, która bardzo przypomina to, co widzieliśmy w poprzedniczce. Początek i koniec stanowią jeden element fabuły i zdają się niemal zupełnie oderwane od całej reszty. Na szczęście tutaj nie jest to aż tak widoczne, jak w trzeciej odsłonie serii. W kwestii rozgrywki w sumie niezbyt wiele się zmieniło. Model jazdy jest bardzo podobny, strzelanie jest bardzo podobne, itp. itd., ale wdrążywszy się zobaczymy kilka drobnych zmian. Po pierwsze, motocykle. Sprawiają wrażenie szybszych od zwykłych pojazdów, ale w zamian za to możemy z nich spaść przy mocniejszym uderzeniu w cokolwiek. Czy warto się w ogóle za nie zabierać? Dla samego feelu lat 80. jak najbardziej. Po drugie, bronie teraz dzielą się na różne kategorie. Broń lekka, ciężki karabin, broń rzucana, biała i tak dalej. Z każdej odmiany jest około 3 broni, które nieznacznie różnią się między sobą pojemnością magazynka, celnością czy siłą ognia. Ja osobiście zaprzestałem żonglowania spluwami w momencie zdobycia ciężkiego karabinu i snajperki, których największą zaletą jest fakt, że pociski z nich wystrzelone rzeczywiście lecą w środek celownika. Dalej nie rozumiem awersji reszty broni do tego małego piksela o tam. Inna zauważalna drobnostka to helikoptery. Przyjdzie się nam z nimi zaznajomić dość szybko, bo w jednej z pierwszych misji musimy operować małą, zdalnie sterowaną zabaweczką. Później jednak możemy nawet kupić posiadłość, na której dachu jest nieco większa wersja. Latanie jest tutaj całkiem nieźle zrealizowane i chociaż nie ma w tym niemal krzty realizmu, to przez łatwość operowania oraz prędkość tego środka transportu był on przeze mnie z pewnością najczęściej używany. Dodano też kilka nowych rodzajów łodzi, ale po raz kolejny nie korzystałem z nich częściej niż wymagały tego ode mnie misje. Uwaga, uwaga, teraz proszę o ogromne brawa. Nareszcie jest na co wydawać kasę! W miarę postępu w grze nie odblokowujemy bowiem nowych kryjówek, a musimy je kupować, w zamian jednak jest ich więcej i obowiązkowy zapis po kilku zadaniach nie trwa już tak długo. Gdzieś w połowie gry odblokowujemy też możliwość kupowania specjalnych budynków, dla których wykonujemy czynności poboczne. Jak na mój gust nie jest to specjalnie trafiony pomysł, bo te punkty nie są w żaden specjalny sposób oznaczone i chcąc zrobić absolutnie wszystkie misje musimy po prostu znać lokację tych budynków. Wystarczyłoby dodać na mapie znaczniki pokazujące obiekty możliwe do kupienia. Tak, do GTA Vice City dostała się również mapa oraz ulepszony radar z wygodnymi oznaczeniami. Te wszystkie zmiany może i nie zrobią jakiejś dramatycznej różnicy w trybie swobodnej jazdy, to pozwalają na zrobienie naprawdę ciekawych misji. Całość jest to kilka godzin dłuższa od GTA 3 i bawi przy tym nie zgorzej. Jasne to dalej morderstwa, strzelaniny, pościgi, wyścigi i ucieczki, kradzieże, ewentualnie wysadzenie tego czołowego, czyli typowo gangsterskie czynności, ale po raz kolejny magia panów z Rockstar sprawia, że od gry jest ciężko się oderwać, a na pozór powtarzalne czynności wykonujemy z ogromnym uśmiechem na ustach. Fenomen GTA jest niemożliwy do wyjaśnienia, ale jego obecność jest niepodważalna. Wspomniane kilka godzin dłużej niż Grand Theft Auto 3 oczywiście odnosi się tylko do misji głównych. Poza tym mamy bowiem jeszcze całą masę rzeczy do zrobienia. Kolekcjonowanie ukrytych paczek, robienie rozrób czy unikalnych skoków to kilka rzeczy, które będziemy musieli zaliczyć, aby nasz wskaźnik ukończenia gry rzeczywiście sięgnął do 100%. Grafika jest dość podobna do GTA 3. Dzisiaj odstraszą niektórych nieco zbyt kanciaste modele postaci, zbyt sztywne animacje czy zbyt rozpikselowane tekstury, ale nie jest to coś, co jakoś specjalnie rzuca się w oczy. Ot, całość zestarzała się, ale z godnością. Dźwiękowo jest tak samo jak w poprzedniczce. Odgłosy strzałów, wybuchów, jazdy samochodem są bardzo przyjemne, a aktorzy głosowi brzmią naprawdę świetnie. Zmieniono też stacje radiowe, jest ich więcej i mają więcej utworów, więc nie nudzą się tak szybko. Muzyka odgrywa tutaj jednak nieco większą rolę, robi bowiem dość dużą różnicę w klimacie gry. Vice City daje graczowi naprawdę przyjemne odczucia pod tym względem, choć nie potrafię ocenić, na ile są one zgodne z duchem lat 80. Podstarzałe Vice City dalej jest jedną z najlepszych strzelanek na rynku. Jedną z jego największych zalet jest fakt, że nic w nim nie jest tak naprawdę zrobione źle lub niedokładnie, a to co naprawdę dobre nie pogorszy się z wiekiem.
Może dziś nie robi ono znów takiego wielkiego wrażenia, ale w dalszym ciągu daje frajdy jak mało która gra. Bezdyskusyjne 5 na 5.